Ja chciałem się odnieść do tego, co tu, Pawle, bardzo słusznie wspomniałeś odnośnie rodzin. Często w kinematografii czy właśnie w literaturze ten potworobójca tak wyobrażany jest taki samotnik, który wędruje, Geralt z Rivii czy ktoś tam inny, i on jest tak trochę odseparowany od jakichś bliskich, nie ma za bardzo tam braci, sióstr, żony, dzieci, ale tak naprawdę taki potworobójca rzeczywiście zakładałby rodzinę, miałby normalnie swój dom rodziny z żoną, z paroma dziećmi, więc musiałby po pierwsze dobrze zarabiać, też wyjeżdżałby pewnie na jakieś parę miesięcy, tak jak kupcy wyjeżdżali na wiele miesięcy, musiał przynosić odpowiednie zaopatrzenie do tej rodziny, no i też... Znaczy, to kiedy mówimy oczywiście o pojedynczym potworobójcy, bo wydaje mi się, że dużo bezpieczniejszym sposobem polowania na potwory byłoby zbicie się w grupę potworobójców, i taka grupa może podróżować razem z swoimi rodzinami, tak jak to było w przypadku najemników, gdzie rodziny najemników, kobiety z dziećmi podróżowały z nami. Na przykład kiedy wojownicy szli w bój, to kobiety zostawały, wykonywały prace obozowe, na przykład cerowały ubrania i tego. No jak przybyli, to wtedy właśnie to kobiety znały się na przykład na opatrywaniu ran i tego typu rzeczy. Tak jak chociażby to było u landsknechtów, żeby daleko nie patrzeć. I być może też tak mogłoby to wyglądać, że całe rodziny potworobójców, i byłby to zawód, który schodził z pokolenia na pokolenie. To zależy od uniwersum, to zależy od czasów, od zamożności. I tutaj też przychodzi na myśl to powiedzenie, że strzeż się starego człowieka w zawodzie dla młodych, gdzie tak jak ty, Paweł, powiedziałeś, że młodzi mogliby faktycznie ryzykować, to posiadanie takiego nestora, który ma zaplecze doświadczenia, który jest w stanie dyrygować tymi młodzikami właśnie po to, żeby oni dożyli tego poziomu doświadczenia, jest tak naprawdę nieocenione. Właśnie nie jestem pewny, czy taki potworobójca rzeczywiście podróżował z wieloma potworobójcami, czy nie byłby raczej takim mistrzem fachu do zarządzania ludźmi. Ponieważ jeżeli na przykład współpracowałby z jakąś władzą, to wtedy mógłby mieć zorganizowanych ludzi po to, żeby na przykład jakieś pułapki zastawić, żeby jakiś głaz pomiędzy drzewa wciągnąć, ten głaz później na tę głowę tego potwora zrzucić. Że dużo tak naprawdę prostych ludzi mogło wykonywać proste roboty pod tak naprawdę rozkazami takiego potworobójcy i zorganizować tak naprawdę sytuację, w której ten potwór miałby bardzo dużą nieprzewagę, mógłby być narażony na śmierć. Wielki łowczy książęcy, tak, ale mógłby on uczyć też innych potworów, mógłby mieć własnych uczniów, trochę jak rzemiosło, terminarz u potworobójcy, potem młody staje się potworobójcem, wtedy stary starałby się pilnować. Słuchaj, młody, no nie lecisz bezpośrednio na bazyliszka, tylko zakradamy się na przykład. Ja tu bym tylko zwrócił uwagę, bo słusznie, Pawle, zauważyłeś, że może być tak, że taki potworobójca jest tytułem z nadania jakiegoś hrabiego czy barona i podróżuje na przykład z glejtem, który pozwala mu wejść do miasta i na przykład zakomenderować ludzi do tego, żeby na potwora zacząć polować. Albo prawo gościnne uzyskać u sołtysa lokalnego. Tak, z tym, że to trzeba też zwrócić uwagę, że tutaj mogą się pojawiać też problemy polityczne, że ktoś na przykład ma glejt barona, a jakiś powiedzmy podwładny nie bardzo lubi, może utrudniać życie takiemu łowcy potworów. Taki przykład na przykład z historii naszej, jak były ataki bestii z żywodem we Francji, gdzie podejrzewano wilka, może jakąś hienę, która przybyła z Afryki jako, powiedzmy, atrakcja do jakiegoś cyrku, która właśnie, bestia, która terroryzowała Francję, i właśnie wielu myśliwych przybywało tam, żeby na nią polować, i jednymi z ludzi, którzy mieli polować, to byli żandarmi, którzy wcześniej w tym rejonie dokonywali czystek, to znaczy uspokajali powstanie, tak? Czyli zostali wysłani do tego, żeby uspokoić powstanie, i kiedy oni mieli bestię złapać, to na przykład miejscowi nie dość, że im nie pomagali, to jeszcze ich wysyłali, że ej, widzieliśmy, że tam jest bestia w lesie, ej, ale debile teraz będą szukać przez cały dzień. No tak, no kwestie polityczne mogą do tego wchodzić. Rzeczywiście, zwłaszcza jak byśmy mówili o jakimś takim bardziej średniowiecznym klimacie, to tam rzeczywiście mogli być ci rycerze. I jeżeli rycerz trochę się niesławą cieszył wśród chłopca mieszaństwa, rzeczywiście mogliby utrudniać. A ci, którzy byli bardziej cenieni, mieli lepszą charyzmę, no to by zachęcano. I wtedy przy taki potworobójca mógł mieć na tyle duży, można powiedzieć, dużą popularność, jak jakiś celebryta tutejszy. Po pierwsze,
mógłby więcej zarabiać i chcieć roszczyć sobie duże zarobki, no bo jednak to nie będzie, na przykład parę razy do roku polował na bestie, może 5, 10, nie wiem, zależy ile, ale mógłby mieć tak jak podobnie jak marynarze, w sensie, że wielu bękartów rozstrzelonych po różnych wioskach. Przyjeżdża na przykład mężczyzna albo kobieta, ktoś, kto jest no, silny, jest, ma wysokie umiejętności, wysoką pozycję, podejmuje się rzeczy niebezpiecznych. I to się wiąże oczywiście z pewnością siebie. Jest ciekawy, tak, jest bardzo pewny siebie, ta osoba jest ciekawa i nie jedna osoba w wiosce, która no, żyje nudnym życiem, powiedzmy, byłaby zafascynowana taką osobą i do zbliżeń, można powiedzieć, byłoby dość łatwo. To z jednej strony, ale też trzeba też patrzeć z drugiej strony, że zależnie od klimatu świata, takie osoby, jak obce, mogłyby wzbudzać nieufność. I na przykład po przybyciu mogłyby być uważane na przykład właśnie za rzeźników, za uważaj na niego, bo cię porwie, nie, i tak dalej. Tak, więc Geralt z Rivii, jak Wiedźmini, tak? Ale Rodzin powiedział coś takiego, że byłby może traktowany jako kaci. I tak. Ktoś, kto jest bardzo niezbędny, jest warty z jednej strony jakiegoś szacunku, nawet pewnego podziwu, ale z drugiej strony strach. Nie chcemy do końca mieć z nim wspólnego, bo jednak zajmuje się rzeczami strasznymi. Zwłaszcza, że bestie mogą być niepatrzone tylko w sposób, że wielkie, niebezpieczne zwierzę, które nie możemy sprowadzić, tylko jakieś zło, które przychodzi do nas. Że ludzie by mitologizowali je, podpinali je pod pewne mity, pod pewne też wartości, zła dobra. To bardziej, tak, a wtedy taki potworobójca byłby znany z tego, że obcuje z tym złem. To walczy z nim, ale też ja bardziej bym wtedy skory do takiego przekonania, że jednak to jest ta dobro, które zwalcza to zło, albo jakaś siła, sprawiedliwość, słuszność, która zwalcza to zło. Możemy się bać tej osoby, ale podziwiamy dalej. No, tutaj właśnie zwróciłem uwagę na to, że słusznie, Pawle, zauważyłeś porównanie z katami, z oprawcami, dlatego że jednym z zadań należących do oprawców, poza oczywiście ścinania głów, było rakarstwo, czyli właśnie wyłapywanie i zabijanie psów. W związku z czym ma to pewne połączenie, że kto wie, czy na przykład w uniwersum, w którym tych potworów nie jest tak wiele, na przykład jest jakiś potwór, który zalęgł się w mieście, chociażby króliszek czy tego typu rzeczy, to być może właśnie na kata spadłby obowiązek zapolowania taką bestię. No może, ale kaci, mimo wszystko polowanie na psy, nie ma takiego majestatu. Ja rozumiem, bo potworobójca tam polował, nie wiem, na jakieś gobliny albo na jakieś tam mniejszą zwierzynę, no to rzeczywiście, ale jak potworobójca polowałby jakiegoś draka, polowałby właśnie jakąś hydrę, powiedzmy, to już bardzo potężna istota, ale nawet coś takiego, no właśnie jakiegoś króliszka, no to automatycznie budzi taki respekt, potężna istota, pokonana, chwała, tak jak na arenie gladiatorskiej, tak? Z jednej strony tak, z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na to, i jacy ludzie będą się tym parać, bo to muszą być ludzie o pewnego rodzaju psychice, albo psychice mocnej, co oznacza, że mogą sobie narobić wrogów naturalnie przez bycie silnym charakterem, albo to może być ktoś, kto po prostu nabawił się stresu pourazowego i na przykład wykazuje niestabilność, więc może budzić chociażby z tego powodu strach. Taka społeczność potworobójców mogła właśnie być pełna tego typu osób, że mogła być bardzo różnorodna, bogata, jedni bardziej cenieni, drudzy bardziej bano się ich, niektórym pogardzano, niektórzy stres pourazowy, niestabilni psychicznie, niektórzy fanatycy może. Też mogło być coś takiego, że to też jest dosyć ciekawe, co powiedziałeś, Marku, i co powiedział też Artur, że dał mi to do myślenia. Zastanawiam się też, czy nie byłoby takiej sytuacji, że potworobójcy byliby na tyle cenieni na przykład przez szlachtę, przez jakąś po prostu osobę o władzy, że mieli pewne przywileje i pewne bezpieczeństwa, które mogliby liczyć. Czy na przykład nie nadużywaliby władzy w społeczeństwie, wiedząc na przykład, jak niezastąpieni są. Nadużywanie władzy to jest jedna rzecz, oczywiście też, jeżeli ma się przywileje, naturalnie człowiek z tego korzysta, natomiast też warto zwrócić uwagę, że jeżeli mieliby ochronę, jakąś protekcję z punktu widzenia wysokości władzy, na przykład są w mieście i na przykład burmistrz nie może nic z nim zrobić, bo tam pan hrabia daje im glejt i ten glejt ich chroni, tak jak na przykład są różne sądy dla różnych stanów szlacheckich, na przykład nie mogą być chociażby przez mieszczaństwo ciągani po sądach, że na przykład tylko szlachcic może zezwolić na sądzenie. Tak, dokładnie, coś takiego. Natomiast to może też prowadzić do ciekawych sytuacji, bo tak jak mówiliśmy wcześniej o gladiatorach, o najemnikach, to wśród tych zawodów też bardzo popularne były różnego rodzaju używki, bo to były, nie da się ukryć, zawody, które parały się czymś, co było ryzykowne. Więc to byli ludzie, którzy ryzykowali życie,
I to też ma pewien wpływ na psychikę. I to ludzie, którzy niekoniecznie myśleli o przyszłości, wiadomo, że nie wszyscy, ale nie, na przykład dlatego, że dla nich przyszłością mogą być leżenie w dole za 2-3 dni, kiedy pójdą polować na innego potwora. Więc ja myślę, że na przykład alkoholizm, czy jakieś właśnie używki, które potrafią przytępić zmysły, czy wyciszyć podczas właśnie przebywania w mieście, mogłyby być częste i wtedy na przykład można by zobaczyć to starcie, że taki pijak, który wychodzi, rozrabia na przykład w karczmie i lokalna na przykład milicja nie może z nim nic zrobić, bo ma protekcję od pana. Ja bym jeszcze dodał coś takiego, że mówiliśmy do tej pory o jakichś potworach, które są jakieś wielkie i tam chodzą po lasach, ale przecież potwory, czy to w mitologii, czy to w jakichś ustawieniach fantastyki, czy też jakichś opowieściach, często nie ograniczały się do lasów, gór, dalekich miejsc. Często właśnie te potwory przemierzały miasta, jakieś piwnice miasta, no przyzbierały postaci ludzkie, albo kumowały się z ludźmi po to, żeby... Słowiańskie. Tak, dokładnie, jak demony słowiańskie. Jak demony słowiańskie, tak. Czyli jeżeli taki potworobójca miałby też obowiązek tępić takie potwory, to musiałby mieć jakieś też prawa, żeby swobodnie móc przemierzać miasto, żeby swobodnie mógł prowadzić to śledztwo odnośnie takiego potwora. Tak, byłby wtedy... Na takie potwory potworobójca musiał być detektywem, dla którego jakby walka jest ostatecznością, czyli to jest ktoś, kto prowadzi śledztwo i gdy znajdzie podejrzanego, idzie właśnie z grupą, z milicją, żeby potwora przydybać, zabić. Jak zmorę. Tak. Chociażby. Tak. Aczkolwiek tutaj warto zwrócić uwagę, że też to zależy od tego, jak dużo ich jest na świecie. Bo na przykład, jeżeli mówimy o takich sytuacjach, gdzie w mieście są potwory, no to widzę dwa sposoby. Na przykład faktycznie może istnieć cech potworobójców, czyli faktycznie wtedy jest to skodyfikowane. Są to mieszczanie, mają prawa miejskie, mają własny cech, mają najpierw uczniów, którzy terminują u mistrzów, potem właśnie stają się czeladnikami, wyruszają w podróż, na przykład trenują u różnych mistrzów, na przykład nie tylko siedzą w mieście, tylko idą trenować też u mistrzów, którzy w dziczy tam polują na potwory, żeby zdobyć doświadczenie, a później wracają, na przykład ich majstersztykiem, czyli tym egzaminem na mistrzostwo, może być właśnie samodzielne upolowanie jakiejś bestii. W mieście czy poza miastem, tak. I może na przykład odzyskanie lokalnego zwolnienia z podatków. Pamiętajmy, że przywileje mogą być lokalne. W tym miejscu jesteś zwolniony na przykład z podatków miejskich albo z tego rodzaju opłat. Dokładnie, mówiąc o tym, że kiedy mówimy o cechach rzemieślniczych, to wraz z nadaniem praw miejskich konkretne cechy, mieszczanie ogólnie jako grupa, dostawali obowiązek obrony miasta. Jak są na przykład baszty, jest od cechów nazwane, czy bramy, to czyli właśnie elementy obronności murów, za których obronę w trakcie oblężenia i za których tak naprawdę obsługę odpowiadają konkretne cechy. Więc mając cech, który tak naprawdę para się już jakimś rodzajem walką, to byłaby od razu paramilitarna organizacja. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Bractwo Kurkowe właśnie wzięło się stąd, że cechy rzemieślnicze musiały bronić miasta. Natomiast wiadomo, że no, w cechach nie ma ludzi, którzy naturalnie się trudnią walką, prawda? Więc to była taka organizacja zrzeszająca rzemieślników z różnych cechów, którzy trenowali właśnie w strzelaniu z broni palnej. I kurkowe bractwo nie dlatego, że odciągali kurek, tylko dlatego, że strzelali do kura na dachu. Właśnie do takiego blaszanego czy drewnianego kura na dachu i kto trafił, ten był królem kurkowym. I chodzi o to, że to była właśnie taka organizacja, która szkoliła tych rzemieślników, takie trochę, można powiedzieć, porównanie do takiej przymusowej służby wojskowej, że w trakcie obejrzenia cechy mogą wystawić odpowiednią ilość ludzi na mury, którzy będą bronić miasta. Na przykład kto wie, czy jeżeli potwory nie są właśnie tak często występujące, że nie byłoby, można powiedzieć, osobnego cechu potworobójców, tylko właśnie potworobójcy wyrośliby z cechów rzemieślniczych, ludzi, którzy po prostu musieliby się jakoś bronić przed potworami, które mogłyby atakować miasta albo na przykład wewnątrz miast grasować. Wspólne stowarzyszenie. Dokładnie. Takie. Czyli tak to zależy od przymusu. Zależy od setupu świata, dokładnie. Czy coś takiego, czy rzeczywiście jakby było ich więcej, to już powstałyby bezpośrednie cechy, czy tam gildie, ale tak, rzeczywiście też byłoby interesujące. Też bo ponieważ szlaki handlowe musiały być chronione na przykład. Tak. Też mnie to zastanawia, bo tak
były różne stowarzyszenia, tak, były różne stowarzyszenia, które miały różne prawa. To stowarzyszenie mogło wyrabiać taką i wyłącznie broń, to miało, mogło wyrabiać takiej. Chodzi o to, że były bardzo duże kłótnie, kto może co wyrabiać, ponieważ one się tak potrafiły rozdrabniać. Ja zastanawiam się, czy na przykład nie byłoby tak samo z cechami potworobójców, że byłby oddzielny cech do przypadków miejskich, w przypadku jakichś potworów, które się ukrywają w mieście, i oddzielny cech do jakichś traktów, lasów, jakichś górzystych... Albo nawet względem typów potwornych. Mm-hmm. Osobny cech, który parałby się na przykład z duchami, czy z istotami nieumarłymi. Osobny cech, który parałby się właśnie z jakimiś bestiami magicznymi. Tak, tak. I wtedy mogła powstać taka centralizacja zleceń czy odniesień się, ponieważ taki władca chciałby mieć kogoś specjalistę, który specjalizuje się na przykład w duchach, tak? Albo właśnie w jakichś magicznych stworzeniach, to i wiedziałby, gdzie się udać. Natomiast jeszcze, jak mówimy o cechach, to warto zwrócić uwagę, że niektóre gildie naprawdę miały ogromne wpływy polityczne i na przykład, gdybyśmy mieli gildię, no tak jak mówiłem, gildię alchemików, czy jakaś gildia magów, bo w tamtych czasach wiadomo, że alchemicy z jednej strony patrzono na nich nieprzyjaźnie, bo wiadomo, religia, chrześcijaństwo, więc czarnoksięstwo. Z drugiej strony ta obietnica, że mogą zamienić ołów w złoto, czy mogą sprowadzić nieśmiertelność na swoich patronów, zawsze jednak sprawiała, że darzono ich szacunkiem. Tak, tak. Nie wychodzi zamienianie ołów w złotówki. Na skupie idą. Może tanio, ale idzie jakoś. No, ważny jest przelicznik. Póki jest zysk. Tak. Byle tylko skarbówka się nie dowiedziała, więc liczymy... Oni nas nie słuchają. Tak. Liczymy, że nasi słuchacze zachowują dyskrecję. Ale wracając do tematu, chodzi właśnie o to, że tego typu organizacje mogłyby wymusić jakiegoś rodzaju ograniczenia na polowania te bestie, no bo zakładamy, że tego typu bestie mogłyby mieć ingrediencje, które mogły być używane czy to w rytuałach magicznych, czy to właśnie w konkokcjach, które my przygotowujemy jako alchemicy. Tak, zwłaszcza, że jeżeli czytam jakieś legendy, czy też czytam fantastykę, to te potwory mają skutek, to odbijają się miecze, mają pazury, które rozcinają stal, czyli można byłoby na przykład robić niezwykle ostre noże, można byłoby robić niezwykle wytrzymałe pancerze, albo używać tego w przemyśle, że jakiś pas skórzany, który napędza jakieś koło mechaniczne, czy cokolwiek. Chodzi o to, że to można było wszystko zamienić nawet w rzeczy techniczne, o których my nawet nie pomyślimy. A jeżeli chodzi o cechy, to mogły mieć na przykład wyłączność na pewien rodzaj zaopatrzenia, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, że nie wszyscy w historii średniowieczu mogli kupować co chcieli, bo trzeba mieć pewne uprawnienia, żeby jakieś pewne rzeczy nabywać. No i być może byłoby tak, że mieliby duże możliwości albo pierwszeństwo w dostępie do lepszego rodzaju rynsztunka, może magicznego. Jednym z takich ciekawych praw, które miały niektóre cechy lub niektóre kampanie handlowe, były pożyczki pod zastaw. Zdaje się, że we Włoszech albo w Hiszpanii jako pierwsze wprowadzili, że można było pod zastaw własnych nieruchomości albo własnego jakiegoś posiadania czegoś wziąć pożyczkę na rzecz własnego rzemiosła, na rzecz własnego biznesu. I to było dosyć ciekawe rozwiązanie, bo rozwijało ten przemysł, bo ten rzemieślnik mógł szybko wejść do zawodu, ale z drugiej strony no, było to zabezpieczenie. Na przykład zastanawiam się, czy takie prawo nie mieliby też potworobójcy, którzy musieliby mieć te pieniądze na te nowe materiały, na jakieś pułapki, na jakieś specyfiki, trucizny przeciwko tym bestiom. No, tak, ale mówię, tak, ale z drugiej strony też uważam, że potworobójcy na przykład nie mieliby, przynajmniej ci właśnie zrzeszeni w cechach, mieszkający w obrębie miast, na przykład nie mieliby praw do tego, żeby samemu wytwarzać mikstury, czy chociażby pułapki, czy broń, pancerz, tylko właśnie byliby zależni od innych cechów. I na przykład właśnie mogliby dostać takie prawo pierwokupu, jak mówiłeś, Pawle, ale myślę, że faktycznie to musiałoby być w ten sposób, że każdy cech miał swoją rolę i był bardzo w tej roli ograniczony. No i dlatego właśnie na przykład cechy łowców potworów musiałyby się zwrócić do cechu chociażby rzemieślników, do cechu na przykład płatnerzy, po specjalny rodzaj pancerzy przeciwko potworom. Tak, tak, rzeczywiście. Ale jeżeli mówimy już o dużej ilości cechów, no to mogła powstać rywalizacja pomiędzy na przykład cechem z jednego miasta, cechem z drugiego miasta, albo jakiegoś jednego regionu, albo drugiego regionu. Niektóre cechy chciałyby zwiększać swoje wpływy, na przykład przejmować inne cechy pod jedną banderą, jakieś ludzie władzy cechów.
ponieważ kto u władzy tych cechów by się pojawiał? Może jacyś słynni potworobójcy, którzy zdobyli duże finanse dzięki temu, że wykonywali ważne zadania dla jakichś możnowładców, zdobyli dużo pieniędzy, dużo wpływu, dużo mądrości, przejęli wiedzę, tak? Ponieważ wiedza w takiej gildii, takim cechu potworobójcy była niezwykle ważna. Na przykład księgi, zapiski, wiedza o słabościach bestii, o sposobach polowania, o występowaniu bestii w danych regionach. I wydaje mi się, że tacy potworobójcy mogliby, tak jak trochę jak drużyny piłkarskie, też mogłoby być tak, że jakieś ludzie z jakichś regionów mogliby dopingować konkretnych potworobójców, że ja to jestem za tym Hoganem z Małowic, a jeden był jakiś inny. Oczywiście mieli swoje takie małe fankluby, mówiąc w dzisiejszym języku. Na pewno przemysł muzyczny zyskiwałby na potworobójcach tak samo jak przemysł pisarski. Jestem tego pewny. Zresztą tak samo jak na przykład są organizowane turnieje rycerskie, to równie dobrze mogłyby być na poziomie już lordowskim organizowane turnieje potworobójców, gdzie na przykład co bardziej śmiali potworobójcy mogli się najmować tego nie tyle, żeby bestie zabijać, ale żeby chwytać ją żywcem, pętać i na przykład właśnie robić zabawy typu walki gladiatorów, ale z bestią. Tak, no to wtedy już chodziłoby też o klasę. Tak. O jakość, nie tylko o efektywność, ale o właśnie efektowność. Właśnie to też jest ciekawe, co mówicie i tak przyszło mi do głowy, że wiele bestii, to były bestie, z którymi potworobójcy radziliby sobie normalnie, już mieli ten dryk, mieliby to doświadczenie, ale i w historiach różnych, i jak i w książkach, jak i w fantastyce, przychodzi czas, kiedy pojawia się bestia nad bestiami. Taka bestia, która zagraża jakiemuś regionowi, jakimś całemu miastu, jakimś siedzibom ludzkim, że nie jest prostym problemem do rozwiązania. I wydaje mi się, że potworobójcy mogliby za taką bestię, na przykład zyskać szlachectwo, to pierwsza rzecz. Bez problemu. Tak, absolutnie. A druga rzecz, zastanawiałem się, jakby na przykład wyglądała... Za mniejsze potwory mogliby zyskiwać. Oczywiście, ale zastanawiałem się też, jakby na przykład wyglądała w takich przypadkach obrona miasta. Czy przypadkiem cech potworobójców nie dostawałby tymczasowej władzy na czas obrony miasta, bo oni są najbardziej doświadczeni. Znaczy władzy, ja myślę, że cech potworobójców na czas obrony miasta mógłby zostać po prostu wcielony do garnizonu miasta, tylko że na pozycjach oficerskich. Tak, na pozycjach oficerskich. Po to, żeby właśnie móc swoim doświadczeniem dysponować, bo... A moim zdaniem czymś jeszcze niż doświadczenie chwałą. Przecież co jest najważniejsze w walce? Morale. A my mamy Hogala z Małowic. No to wygramy chyba, tak? Morale jest jednym z najważniejszych elementów w bitwach. I właśnie potworobójcy często emanują tą chwałą, tą skutecznością. Wystarczy dobra legenda i już mamy wzrost morale wśród żołnierzy. Tak, mówiąc o tym, że zależy od tego, co to za bestia, czym się charakteryzuje i jakie zagrożenie stanowi. No bo wiadomo, bestia, która jest w stanie szturmować miasto, no to nie przelewki. Tak, ale nawet jakby wojska przeciwne szturmowały, nawet ludzie by atakowali miasto. Oczywiście jak bestia atakowała miasto, no też.